kilka papierów, na których spisano Konstytucję 3 maja. A dzisiaj to jest jedyne miejsce w Polsce, w którym można kupić oryginalne rury Kolumbusa. Dawaj, chodź, idziemy do chłopaków, bo już jesteśmy spóźnieni jak zwykle. Stary, ja byłem tutaj ostatnio, myślę, że z 7 lat temu, jak to miejsce powstawało. I gwarantuję ci, że takiego miejsca jak tutaj jeszcze nie widziałeś. Halo! Siema! Joachim, powiedz mi, jak długo my się znamy? Bo my znamy się już parę lat, ale dopiero dzisiaj... 5-7 lat. Nie, nie dopiero dzisiaj. Bo my z Joachimem poznaliśmy się przy budowie tego roweru. Ja wiem, gdzie on jest, widziałem go już wcześniej, ale musimy wam o nim powiedzieć. To jest rower, który we mnie rozpalił marzenia o posiadaniu customowego roweru, dlatego że... No jak taki rower może nie rozpalić takiego marzenia? Karbonowa rama Kolumbusa, który właściwie nie jest znany z produkowania karbonowych ram, ale to jest to, co jest obłędne w tym malowaniu, czyli no kunszt Sfańskiego, i to Sfański podpisał się na tym rowerze i to my wtedy się poznaliśmy. Dobra, ale dzisiaj nie o tym, bo dzisiaj spotkaliśmy się w zupełnie innym projekcie i powiedz, co dla mnie masz? Mam dla ciebie rury do twojego projektu, także... Pokaż. Czy to są te rury, które są tutaj naszykowane? Wiesz co? Te rury akurat nie są twoje. To są rury, które były użyte do tego roweru. To jest limitowana edycja, robiona tylko w 2019 roku. Stop, w sumie tej stali będzie taki sam jak twój. Tylko tu jest inna charakterystyka, bo to jest rower szosowy. Dokładnie to jest Cinelli Nemo Zagato. Zrobiony... Stary, wygląda bardzo zjawiskowo, ale jakie jest połączenie? Dlaczego ja cały czas obserwuję, że marka Cinelli zawsze kojarzona jest z rurami Kolumbusa? Gdzie tu jest ta zależność? Kolumbus powstał w 1919, Cinelli w 1947. W pewnym momencie oni się połączyli jako jedna marka i teraz jest tak, że wszystkie rowery stalowe Cinelli robione są na rurach Kolumbusa. I tutaj akurat była rower nazywa się Cinelli Nemo Zagato, bo Zagato to jest włoska marka projektowa w świecie motoryzacji. Ja znam ten brand, chociaż właśnie świtało mi to, ale... Oni współpracowali z marką Aston Martin, Ferrari, Alfa Romeo i Kolumbus też miał swoje początki w motoryzacji. Na początku swojego istnienia tworzyli rury do podwozi aut. Robili też rury do samolotów. I Kolumbus robił też kiedyś meble. I to było od samego początku było to związane oczywiście ze stalą. W późniejszym okresie zaczęli zajmować się rurami do rowerów, wykorzystując oczywiście te wcześniejsze doświadczenia. I to jest limitowana edycja tylko i wyłącznie 100 sztuk. Powiem ci, że ten rower wygląda zjawiskowo, a to malowanie, czy to nie wiem, czy ten rower jest chromowany, to nie jest... ale wygląda turbo zjawiskowo i wiesz, to nie jest lakier. To od razu ci mówię, że to nie jest lakier, to jest powłoka tej ramy jest niklowana. Więc daje to nie jest, to jest, może nie wiem czy w kamerze to widać, czyli to jest galwanicznie nakładana powłoka na tą ramę, a później rozumiem, że jeszcze pewnie polerowana. Dokładnie tak, normalnie tego w rowerach się nie robi, bo to jest dosyć drogie. Wygląda to troszeczkę jak chrom, ale podchodzi bardzo mocno pod złoty kolor. Właśnie nie wiem czy w kamerze właśnie widzę i zgaduję, że właśnie dlatego to pudło, z którego rur, które są w środku, można zbudować taki rower. Czy chcesz mi powiedzieć, że rower, który został wyprodukowany na 100. rocznicę powstania marki, mogę kupić od marki Cinelli jako gotowy element, ale mogę kupić też rury i frame builder, taki jak na przykład Trullo Cycle, zbuduje dla mnie replikę, czy właściwie na ten sam rower, tylko nie będzie podpisany Cinelli, a na przykład Krzysztof Maxel, ale będzie miał dokładnie tą samą naklejkę i będzie dokładnie tak. Tym samym rowerem. Dokładnie, jeżeli widzisz rower Cinelli na rurach stalowych, te same rury możesz kupić od nas do budowy swojego roweru. Możesz... Czyli ten rower, jeżeli to jest klasyk, to tamten to już jest jakby topowy, tak sobie wierzę, jednym z najbardziej rozpoznawalnych kształtów, jeżeli chodzi o klasyczne rowery. I takie rury do budowy takiej torówki też mogę u was kupić? Tak, też klasyczne rury stalowe Kolumbusa nadal są produkowane, z tą różnicą, że tutaj są mufy.
No tak, tak, tak. To już jest, to już jest relikt taki bardzo przeszłości, bo faktycznie dzisiaj, jeżeli myśli się tak o rowerach customowych, no to one są z reguły lutowane bądź spawane. Rury trochę ograniczają nas, jeżeli chodzi o kąty tej ramy, no, prawda? No. Używa się teraz najczęściej karbonowych widelców, bo w ofercie Columbusa też dostaniesz karbonowe widelce, które no, są dosyć fajnym połączeniem przy... No jak na przykład te, które widzę tam, chociaż zgaduję, że to... Znaczy zgaduję, to nie trudno zgadnąć, że to są widelce pod rowery gravelowe, a ten jeden z największych to już wygląda prawie jak pod fatbajka. Ale ta rama. Rama, która wiesz, mi kojarzy się z klasycznym japońskim keirinem i faktycznie no to jest, rozumiem, konstrukcja z lat 70. i macie ją tutaj dlatego, że fajnie wygląda, ale odmalowywaliście ją. Dlaczego? Wiesz co, nawet jest nieco starsza, bo to jest Super Corsa, która powstała właśnie, o to jest, można powiedzieć tak, że to przynajmniej chwali się, że to jest najdłużej seryjnie produkowana rama. Najdłużej seryjnie produkowana rama, tak. Czyli kiedy przestała być produkowana? Jak długi to jest okres? Kiedy... Wiesz co, ona jest nadal produkowana, nadal możesz ją zamówić w wybranym pod siebie rozmiarze i kolorze. Mogę zadzwonić do was i przez was zamówić ramę, która została zaprojektowana w latach 60. i Cinelli wykona dla mnie ramę, która jest vintage'owa, jednocześnie jej numer seryjny dowodzi, że jest zupełnie nowa? Dokładnie tak. I to już masz, czekasz oczywiście kawał czasu, to jest prawdopodobnie w tym momencie około pół roku. Okay, bo to jest jakby... Jest no bo ona dalej jest ręcznie robiona oczywiście, prawda? Tak, jakby dalej ręcznie robiona. Cinelli ma sztab swoich frameboulderów, którzy wykonują takie klasyczne ramy, ale oczywiście wykonują też współczesne ramy stalowe z karbonowymi widelcami. No wygląda nieprawdopodobnie zjawiskowo. Ja się tylko przyjrzę, bo dzisiejsze rowery torowe wyglądają już zupełnie inaczej, głównie dlatego, że budulcem jest karbon. Przyniosę ci może ramę współcześnie produkowaną stalową. To macie mocno w tym czasie. Dobra, ja chętnie zobaczę, ale faktycznie to jest ta rama. Przywołuje we mnie takie wspomnienia ramy, na której faktycznie ja zaczynałem swoją przygodę, bo Giant, o którym mówiłem w poprzednim odcinku, wyglądał bardzo, bardzo podobnie do tej ramy, ale dzisiaj faktycznie, mimo że można zamówić taką ramę, takich rowerów już się naprawdę nie spotyka, ale spotyka się takie. Faktycznie ja widziałem już kilkukrotnie taką ramę, głównie wiesz, u swoich kolegów kurierów rowerowych z Warszawy, bo Cinelli Vigorelli to jest brand bardzo, bardzo popularny, ale nigdy nie wiedziałem, że wiesz co, byłem przekonany, że ona jest aluminiowa, a ona faktycznie właśnie jest stalowa, ale wygląda. Patrzy się z daleka, dużo ludzi myśli, że to jest aluminiowa rama przez średnicę rurek. Czyli to jest to, co właściwie spotkamy w moim nowym gravelu, czyli rama wykonana w nawiązaniu do klasycznej technologii, jednocześnie w takim wykonana w nowym stylu i faktycznie widać to, że ta rama, i teraz możemy to pokazać już nie na przykładzie pojedynczej rury, dzisiaj rowery stalowe robi się inaczej niż kiedyś, no tak, ale one nie tracą swojego charakteru, bo faktycznie ta rama jest zjawiskowa, tym bardziej, ale zerknijmy tutaj pod światło, jak ona wygląda, jak pięknie ona jest pomalowana, jak bardzo ona się błyszczasz. No jest nieprawdopodobnie zjawiskowa, a ja lubię te smaczki, jeżeli chodzi o kolarstwo, a wiesz, że kolarstwo torowe jest najbliższe mojemu sercu i lubię oglądać takie rowery nietuzinkowe. No zobaczcie nawet na taki detal. Smaczek, jak taka buźka. Element nieprawdopodobnie subtelny, ale... Ja dobrze pamiętam, że taka buźka znajduje się na każdym pudełku z ramą Cinelli. Tak, tak. Tutaj poważnie? Dużo jest takich smaczków. Troszeczkę tak, że no i Cinelli zawsze chciało robić rowery dla ludzi. Sam właściciel ma też swoją galerię sztuki, współpracowali z wieloma artystami. Cinelli zawsze chce przemycić do swoich projektów jakąś wartość dodaną. Tu na przykład to są cyfry. Wow, I to rama nazywa się Vigorelli. Poczekaj, gdzie one się zaczynają? 3? Ciężko to zauważyć, bo one okrążają całą rurkę. I to jest ilość metrów, jaką ma tor kolarski w Mediolanie. Wow, to zaraz wam powiem, ile metrów ma tor kolarski w Mediolanie, bo to jest 397.
To zgaduję, że jest kropka i 21 albo 7 setek. Czy 397-metrowy tor, czyli na takim torze, jakbyś chciał przejechać 1 km ze startu zatrzymanego, konkurencja, w której jestem rekordzistą Polski, musisz przejechać powiedzmy mniej więcej 2,5 okrążenia plus kilka metrów. Często się to spotykało na starych torach, dzisiaj tory kolarskie mają 250 metrów, dlatego żeby wyścig zaczynał się i kończył w tym samym miejscu. Ale w rzeczywistości kiedyś tak było i czasami startujemy na takich dłuższych torach. Taka konkurencja jak na przykład kilometr zaczyna się w miejscu startu, ale kończy się w wirażu, co jest dosyć rzadko spotykane, już w ogóle niespotykane, jeżeli chodzi o kolarstwo. Można powiedzieć, że w sumie w każdym rowerze czynieli, nazwa też nie bierze się znikąd, zawsze właściwie... Co znaczy Vigorelli w takim razie? Vigorelli to była... Nazwa toru kolarskiego. Wędzielanie jest właśnie tor kolarski. I tutaj jest właśnie długość tego, dokładnie tego toru. Okej, dobra. Czyli każda rama Vigorelli jest pomalowana w ten sam schemat, tylko dokładnie, w różnych kolorach. W kilku tam wydaniach kolorów. Ale nie tylko Nemo Zagato, nie tylko Vigorelli w brokatowym lakierze, ale musimy to powiedzieć naszym widzom, bo ja widziałem już ten rower wcześniej. Ja jestem mega freakiem, jeżeli chodzi o unikatowe, tym bardziej torowe rowery, ale wiem, że macie u siebie unikat na skalę światową. Rower, który jest już zupełnie kolekcjonerskim sprzętem. Pokażesz nam go? Czy możemy go zobaczyć? Tak, już go przynoszę. To ja w takim razie pójdę, odstawię to, przynieść naszą niespodziankę. To jest bardzo fajna, współczesna rama, ale to, co zobaczycie za chwilę, to dopiero jest unikat. Czyli rama, którą znacie ze wszystkich prospektów, jeżeli mowa o klasycznych ramach Cinelli, bo... Stalowa. Co to za model? To jest Cinelli Laser. Rama jest stalowa, choć może nie wygląda. Tego typu konstrukcja była jedną z najlepszych ram na świecie w latach 80. Ma rekord chyba nawet Guinnessa w ilości zdobytych medali na Mistrzostwach Świata i Olimpiadach. No niewątpliwie jest to unikat na skalę światową. Jedyna w Polsce, jedyna wyprodukowana w 2021 roku. Tak, dlaczego? Bo ten inżynier, bo jest jeden inżynier, framebuilder w Cinelli, który robił wszystkie lasery. Okay. I on współpracował z Antonio Colombo, właścicielem Cinelli. Antonio Colombo swoją drogą jest podpisany na tej ramie i pan... Andrea Pacenti. I faktycznie jest tutaj napisane, chociaż to już jest taki podpis, który jest bardzo trudno rozczytać. Ale czy ten pan, który dzisiaj wykonał dla was taką ramę, bo musimy to powiedzieć naszym widzom, ale ta rama to nie jest replika ramy, która była produkowana parędziesiąt lat temu, tylko to jest kontynuacja. Rama jest zbudowana dokładnie przez tego samego człowieka, którego znamy z książek o framebuildingu. Wszystkich jakby czarno-białych zdjęć i on robił to tylko dla zawodników, pracował, cały czas pracuje tylko i wyłącznie dla Cinelli i każda rama na przykład lasera była tylko w tym kolorze. I ten kolor jest na pewno najbardziej rozpoznawalny. Czuć, że ta rama nie jest tak lekka jak to Vigorelli, które miałem przed chwilą w rękach, mimo bardzo podobnego rozmiaru, ale w kolarstwie torowym waga nie jest najważniejsza. W kolarstwie torowym najważniejsze jest najpierw sztywność roweru, a później jego możliwości aerodynamiczne. Dzisiaj zastosowane tutaj technologie już są nielegalne, jeżeli chodzi o możliwości techniczne rowerów, ale kiedyś... Jak na tamte czasy to była po prostu najszybsza geometria i to był widać tutaj kunszt tych włoskich inżynierów, projektantów, żeby maksymalnie wykorzystać stal. I to jest... Te rurki Kolumbusa też tutaj też możesz kupić obecnie. Czy ja mogę też kupić? Czysto teoretycznie. Kwestia twojego framebuildera, czy będzie w stanie odtworzyć, stworzyć... Okej, bo rozumiem, że te elementy, które są tutaj, to już nie są... To już są produkty Cinelli. Tutaj oni już... Bo faktycznie te ramy, które wszystkie nazywają się laser, one nie wszystkie są identyczne. One są naprawdę w wielu różnych... Zawsze one się nieco różnią, bo one były robione tylko dla zawodników. Te kolejne, które są robione... Oczywiście zmieniały się regulaminy, czasami czegoś zabraniano i Cinelli zmieniało swoje ramy, ale no,
obcowanie z takim rowerem jest dla mnie nieprawdopodobną przyjemnością, bo to jest kawał historii kolarstwa torowego, nie polskiego, tylko takiego światowego, na najwyższym światowym poziomie. To jest kolekcjonerska rzecz. Czy można ją u was kupić? Nie, to jest jakby to było wiele lat proszenia się, żeby wykonali taką ramę normalnie. Czyli to jest wasza rama na waszą ścianę, żeby się chwalić, że wy jako dealer Cinelli i Columbusa. Wracając do Nemo Zagato, sprzedaliśmy w Polsce jedną sztukę. Teraz mamy kolejną, ta jest z numerem 4. Ile kosztuje Nemo Zagato w takim razie? Ile kosztuje rower, który nie pełni już dzisiaj roli roweru użytkowego, ale jest elementem kolekcji? Powiem ci tak, większej kolekcji. No to jest 65 tysięcy złotych. Wiem, że to jest dużo za stalowy rower, ale to już jest historia marki. 65 tysięcy złotych za stalowy rower. To brzmi irracjonalnie, dlatego że za 65 tysięcy można kupić samochód, ale ten rower to nie jest rower do jazdy na co dzień. My się śmiejemy, że to są rzeczy, no kupując takie rzeczy, my na tym nie jeździmy, odkładamy to na półkę. Wróćmy do obecnie produkowanych stalowych rowerów. Pokażę ci ramę. Gdyby pro-kolarze jeździliby teraz w peletonie na stalowych ramach, to pokażę ci, jak by mogła wyglądać. A, czyli chcesz mi pokazać top of the top, jeżeli chodzi o stalowe? Top of the top, jeżeli chodzi o obecnie produkowane stalowe. Odkładam w takim razie na fotel bardzo bezpiecznie naszego klasyka. No i tutaj tak. To jest Cinelli XCR. Robione na rurach, Columbus, też XCR. O kurczę, ta rama już jest naprawdę bardzo lekka. Tutaj to też nie jest lakier. Wow, powiem ci, że to robi naprawdę duże wrażenie. Ale jakie piękne zdobienie główki ramy tutaj jest. Główka jest tytanowa z logiem i herbem Cinelli. Rama tak naprawdę jest lakierowana tylko tutaj na tych dwóch paskach. Okej. Okay. A cała reszta to nie jest chrom, to jest ręcznie polerowana powierzchnia. Bo to jest rama, która wykonana, Jan nam opowiadał o tych rurach, albo nawet Franek, że to są rury nierdzewne. Tak, dokładnie. Franek o tym powiedział i jedno z jego marzeń to jest właśnie zbudowanie roweru na takich rurach. I teraz ja już wiem dlaczego, dlatego że ten rower... Tak, rama jest w średnim rozmiarze, waży około 1600 gram. 1600 gram, a ile waży jest karbonowy odpowiednik tego rozmiaru? Jaka to jest różnica? Myślę, że no taka karbonowa rama 1000 gram około. Ciężko wiesz, zależy też w jakiej czyli stalowa rama, a ona później ostatecznie ma również karbonowy widelec, więc bardzo, bardzo podobny do tego w karbonowym rowerze. Mhm. Generuje tylko mniej więcej 500-600 gram różnicy wagowej. To waży tyle co aluminium. Tak naprawdę. Aluminiowa rama waży 1500-1600 gram. W zestawie jest tutaj karbonowy widelec. Ta rama robi wrażenie, ale nie o tej ramie, nie o laserze, nie o Zagato, a o rurach. Przyszliśmy tutaj rozmawiać i... Cały czas zresztą rozmawiamy. Pokazuj. Nie da się, wiesz. Odstawiam również i tom, a ty pokazuj, co dla nas masz. Co dla nas przygotowałeś. To jest twój zestaw rur. W sumie reszta, bo miałeś już część, teraz jest to twoja druga część. Musimy to rozpakować. Znaczy przynajmniej pokazać, bo tak wygląda zestaw rur. To wprawdzie nie jest kompletny, bo część rur już jest chłopaków w Trulow, ale tak wygląda zestaw rur, który można kupić u was do zbudowania swojej gatowej ramy. Rozumiem, że można, bo to są rury, z których można zrobić i szosówkę, i gravela. Właściwie tak tylko, tylko od frame buildera zależy, w jaki sposób wykończy tą ramę. Dokładnie, do takiej ramy, żeby do takich rur na ramę, żeby to wszystko, wystarczy dobrać jeden z waszych widelców i można powiedzieć, może być stalowy widelec, może być karbonowy, wiadomo, tak naprawdę każdy dobiera te rury pod siebie. Jest około, nie liczyłem, ale wydaje mi się, że jest około kilkuset modeli rur. One dzielą się na różne grupy, klasy i wszystko dobierasz w zależności od parametrów i do czego będziesz używał tego roweru. Jeżeli chcesz mieć najlżejszą ramę, wybierasz ich z CR-a. Jeżeli chcesz mieć bardzo wytrzymałą ramę, możesz wybrać najprostsze rury chromo
Jeżeli chcesz mieć dobry stosunek jakby wagi, ceny, to możesz wybrać te same rury, z których został zrobiony Nemo. No bo to, bo to warto powiedzieć, że tu nie chodzi o to, żeby zapłacić dużo za rury, tylko chodzi o to, żeby z tej całej palety możliwości i rur wybrać takie, które pozwolą na zbudowanie idealnego roweru do siebie, bo zbudowanie roweru od podstaw jest jak uszycie garnituru na miarę. I zaczyna się od dobrania średnicy rury, najpierw wybrania oczywiście projektu, wyrysowania tego roweru, później wybrania średnicy rury, a ostatecznie też składu stali, bo te składy stali odpowiadają później za tłumienie i dlatego te rowery stalowe są nieprawdopodobnie wygodne, jeżeli chodzi o długie wyprawy rowerowe i warto jeździć na wyprawy rowerowe na stalowych rurach. Słuchaj. Cinelli, jak wiesz, też ma swoje rowery gotowe, ma swoją rozmiarówkę tych Nemo rowerów, które oczywiście, produkowane oczywiście są w całości we Włoszech. Jeżeli ci ona nie pasuje, możesz podać swoje wymiary i wtedy budownicze razem Cinelli robią ci twoją geometrię pod ciebie i oni jakby nadal trzymają się... Czy dobrze widzę, ale chyba zapomnieliśmy o tym powiedzieć, czy to jest moja kierownica? Tak, czy kierownica Cinelli Largo do Gravela, dosyć szeroka, z dużą flarą. Czyli my stąd wyjeżdżamy już z prawie gotowym rowerem, mamy rury, mamy kierownicę, mamy stery i musimy zawieźć to wszystko do chłopaków z Trulow i wydaje mi się, że będziemy to kończyć, dlatego że ja nie mogę już się doczekać pracy, tej faktycznej pracy nad moją ramą. Wy będziecie mogli zobaczyć to już za tydzień, bo każdą niedzielę o 12:00 serial Gravel Maxella. Dziękuję wszystkim ludziom, którzy lajkują, udostępniają, subskrybują albo nawet napiszą fajny komentarz. Lecimy do chłopaków z Trulow. Cześć!